Serdecznie witamy wszystkich hodowców w kolejnej części ABC Karmienia. To już piąta część tego cyklu. Kolega Andrzej Głazik zaproponuje nam, zaprezentuje program karmienia w oparciu o produkty i swoje, ale też tam nie ukrywamy, że tutaj kolega cały czas reklamuje też inne firmy, które tutaj mają atrakcyjne suplementy diety, które możemy stosować, jak również karmy, ale tutaj kolega Andrzej Głazik, ja już oddam mu głos, on najlepiej sam będzie wiedział, jak to wszystko tutaj zaprezentować, ażeby było to w prosty, przystępny i zrozumiały dla wszystkich kolegów, koleżanek i kolegów sposób. Proszę bardzo. No witam Was ponownie, koledzy. I chcielibyśmy dzisiaj zaprezentować produkty, które musisz w ciągu tygodnia podać gołębiom. To już jest takie w zasadzie podawanie tych preparatów profesjonalne. Dużo czasu trzeba mieć. Jeśli jesteś w pracy ileś godzin, tego nie zrobisz. I pokażemy po kolei, co podawać, bo rano coś innego musimy podać w jednym dniu i coś wieczorem innego. I to jesteście wtedy zobligowani kogoś mieć zaufanego z rodziny, że to za Was zrobi, albo pracownika po prostu musicie mieć pielęgniarza. Całe życie sam pracowałem przy gołębiach i to zawsze mi dawało dużo zadowolenia i trzeba było to robić jak najprędzej. Proszę kolegów, zaczynamy od dnia powiedzmy koszowania gołębi. Dla większości będzie zaskoczeniem, że podajemy jeszcze niektóre preparaty w dniu koszowania. I podajemy takie coś jak elektrolit ATP, dajemy pełną dawkę, to jest 20 ml. Tu mamy miareczkę akurat 20 ml i teraz, no dobra, ile mamy tych wdowców? No mamy ich tam powiedzmy 40, nie? 40 wdowców i tu dajemy pełną dawkę, 20 ml na litr, nie? Patrzcie, ciach i tu mamy daweczkę pełną dla... Ale to bardzo dobre. Oj, przepraszam, ja to kiedyś wypiłem z alkoholem i niestety się bardzo źle czułem. To nie jest katodar, bo to, tu jest podobne, ale o katodaru powiemy. I dajemy dla tych, to jest 20-20, to mamy na 40 gołębi, nie? I dajemy pół dawki dajemy energii na loty. I to jest w dniu koszowania. Ciach. I koledzy, tu żeby to... Ja tylko przepraszam, coś jeszcze powiem, bo proszę zwrócić uwagę, że to jest bardzo ważne, że tutaj kolega Andrzej się zaopatrzył tutaj też nawet nie tylko na cele filmu, zaopatrzył w dozowniki, żebyśmy to właśnie też wyciągnęli wniosek, że nie starajmy się nalewać tego na oko, na pałę powiedzmy, tylko właśnie stosować się do tych ilości, do dawek, bo tylko to zapewnia nam skuteczność tych produktów. Proszę kolegów, i teraz to w dniu koszowania musimy to podać na wodę, do wody. W tygodniu to te wszystkie rzeczy dajemy na karmę. Nie wszystko damy na karmę, bo częścią będzie do wody, bo to będą za duże dawki. Nie? I to powiedzmy jest dawka na 2 litry wody. Tak? I zawsze pamiętać o tym, że to lekko trzeba zmieszać i teraz mamy 2 litry wody, pojniczek taki mały, od razu przedtem z wiaderka dolewamy po 2 litry, to jest 3,5 litrowy, 2 litry będzie dotąd, pozaznaczać sobie flamastrem i lejemy od razu to do pojemnika. Teraz jeszcze, to czyli na te 40 wdowców, to stasujemy, że 2 litry, tak? 2 litry wody, tak. I to, jak powiedzmy jeszcze teraz, to nie ma takich upałów. I no nic się tam nie stanie, jeśli to będzie z 3 godziny to w wodzie. Ale generalnie po 3 godzinach musimy to wylać i czystą wodę wlać. I teraz jeszcze inny sposób, taki dla zawodowców, że tą dawkę rozmieszamy, pół litrze wody, tak, pół litrze. Muszę Wam to pokazać, bo to większość wie, ale niektórzy nie wiedzą i stale mi tam dzwonią, zawracają gitarę. Czyli tą dawkę na te 40 wdowców, pół litrze wody. I teraz sobie bierzemy, i na przykład jak masz czas, to przed samym koszowaniem. 3-4 godziny przed koszowaniem, to mówiliśmy na filmie numer 3, co musimy podać? Płatki owsiane, ryż i słonecznik łuskany. Teraz nie damy im, powiedzmy, pić spojnika, bo jeden mniej, drugi więcej. Tu strzykawkę, ciach, to jest... Musicie wiedzieć, że to jest na 4 litry, nie? To znaczy 4 razy mniejsza dawka musi być dla gołębia. 20 ml gołąb wypija dziennie, to tu ciach 20,
20 ml strzykawki, mięciutki wężyk taki od insulinówek ze szpitala. I koledzy, nabieracie to i każdemu po 5 ml, jak łapiecie, już do kosza. Czyli 5 ml dostaje gołąb taki przed lotem w dniu koszowania. Tak. On ma czystą wodę w gołębniku, że się naży, on tam sobie popije, ale jak go koszujemy, każdy, łapiesz go do kosza, ciach, 5 ml eliksiru, fa, do klatki. I to bardzo szybko musimy zrobić. No bo wiadomo, że masz 100 gołębi i teraz... O Boże. Ale z pomocą, czy wlejesz go do pojnika i to tak, no, efekt będzie mizerny. Dużo gołębi się wycofa. Nie wypije tej dawki, co powinien. Jeśli bardziej rozcieńczymy na litrze, to pół dawki, 10 ml damy mu płynu. I wszystko wtedy musi pasować. I ten gołąb i tak będzie w kabinie pojony. Niekiedy konwojenci tego nie robią i za takie coś powinno się głowy obcinać. Ale no niestety, taka jest prawda, że puszczamy konwojenta nieprzygotowanego. Jemu tylko zależy, żeby jechać do punktu od A do punktu B, wypuścić gołębie, nie patrzy jaka pogoda, nie karmi, nie poi i wek wypuszcza. No i później są dziwne rzeczy się dzieją. Proszę kolegów, to te gołąbki przyleciały nam z lotu i dostały to do picia. W dniu przylotu, w związku z tym, że nie będziemy ich karmić na karmikach czy tym, znaczy się nie będziemy rozmieszać w karmie, tylko będą pić, bo on musi pić. On przyleci z lotu, to ma duże pragnienie. I o jednym pamiętajcie, że mamy specjalnie właśnie te poidełka w przygniankach, nie? Te indywidualne. Indywidualne i do ziarna i do polniczka. I teraz te wdowce, które nie były na locie, nie? Automatycznie dostajemy inną karmę. Nie, bo jak im dasz z jednego pojnika, to ten, co nic nie robił, się napije i tyłek mu, tłuszczem obrośnie. Napije się samych eliksirów, naje się takiej fajnej karmy. Po co mu to? On musi dostać czystą wodę w tym dniu. A te, co pracowały ciężko, właśnie tu ten elektrolit z energią. Teraz przylecą i łatwy lot, obojętnie łatwy, że dieta lekkostrawna. Dieta lekkostrawna, tam gdzie jest jęczmień, stosujemy raz w tygodniu. Dla wdowców. Samice wdowy, to jest wyższa szkoła jazdy, żeby się nie parowały, to je troszeczkę na krótko trzymamy i na tej diecie do wtorku. Ale to o tych sprawach już mówiliśmy w poprzednich filmach, nie będę się powtarzał. I tyle mamy, powiedzmy, jeśli chodzi o dzień koszowania, o sobotę. Niedziela. Dzień przylotu. Będę się tak troszeczkę podpierał, żebym czegoś nie pominał. To, co ja mówię, proszę kolegów, to już jest takich dla hodowców bardzo mocno zaawansowanych i co mają dużą motywację do pracy. Drugi, a co ja tam dam na drugi dzień, to co miały dzisiaj dostać. Nie wolno tak robić. Dzień przylotu, nie? Taką bierzemy łyżeczkę od herbaty i ciach im i diety lekkostrawne. No to już teraz się powtarzam. I te trzy, po tej diecie od razu dodajemy te trzy składniki. To, co mówiłem. Ryż, owies, płatki owsiane i słonecznik łuskany. Do karmy, do diety lekkostrawnej dodajemy tak. Właśnie te trzy składniki, o których właśnie przed chwilą mówiłeś. Teraz, tamto to był dzień koszowania, a tu mówimy o dniu przylotu. Teraz. Musimy to odróżnić. Tak, tak. Teraz w sobotę już musimy sobie wziąć taką łyżkę stołową, zależy ile gołębi, nie? No łyżkę, musicie to wyczuć, ile potrzeba takiego juksu do picia dla gołębi. Siemię trzeba gotować tak długo, aż się zrobi galareta. Zrobi się galareta i wtedy to ten płyn taki gęsty, on bardzo dobrze wpływa na cały układ trawienny. Dalej nie będę tłumaczył, po prostu trzeba to zrobić. A to znaczy, przepraszam, to w sobotę my takie siemię lniane zalewamy wodą, tak? Czy tak, jak, czy gotujemy? Gotujemy. Gotujemy to, do wrzenia doprowadzamy? Zalewamy do... może taką gorącą wodą i rano wtedy to przesadzamy. Jaką ilość taką? Z łyżki, no i tam w pół litrze, nie? No będziesz wiedział, to później rozcieńczysz, jak się zrobi zagęste. W każdym bądź razie to dodajemy do tych właśnie, do tego dodajemy elektrolit, dodajemy energię pół dawki, nie? Do tego wywaru z siemia. I po każdym locie musi się takie coś robić. I tak? To sobie musimy dwie doby wcześniej, czy dobę przygotować, tak? Tak. Dobę wcześniej, przygotowujemy. Tak, i to się ładnie rozsadzi. Teraz w dniu przylotu, wieczorem, co musimy podać? No bo są te płatki owsiane, owies i płatki owsiane,
ryż i słonecznik łyskany. Ale już dostają karmę. Już dostają karmę. Jaką karmę? Zonta, tam jest białko już. I to jest białko najbardziej przyswajalne. Bardzo łatwo przyswajalne, lekkostrawne. Teraz zontę albo dajemy ultrawdowce. I nie to, nie kombinuj, że to, o, to krótki lot był 100 km. Dobra, ale pod wiatr to tak jakby leciał z wiatrem 500. To musisz o tym pamiętać. I teraz na wiosnę, jak gołębie są nieprzygotowane, ci, co wywozili z 15-20 razy i przynajmniej raz z miejsca, gdzie gołębie z lotu, gdzie się odbywał lot konkursowy, to są dobrze przygotowane gołębie. Ale tak jak nie są przygotowane, słuchajcie, to trzeba im naprawdę wszystko dać od A do Z. Przechodzimy, to możemy tak zakończyć. To jest, przechodzimy, to był dzień przylotu, na drugi dzień, poniedziałek. Oglądamy gołębie i patrzymy, jak wygląda kolor mięśnia. Nie może mieć woskowego koloru mięśnia. Patrzymy przekrwiony. Jak ma woskowy mięsień, to znaczy, że coś go blokuje. Ten kolor nam decyduje, od razu mówimy nam, kurde, te gołębie nie mogły szybko przylecieć. I takie szybko nie przylecą. Tak jak ma tam takie krwinki, żyłki, przekrwiony mięsień, to jest gołąb waleczny. Atakował. Przyleciał później, ale pożył gdzieś tam, zabrał się z innymi gołębiami i no, niestety, naczepał kilometrów więcej jak inne. I tu znowu dajemy elektrolit. I po to mamy te karmiczki. Te, co szybko przyleciały, nie? Może ten raz wystarczy im elektrolit. Ale te, co przyleciały ci wieczorem, na drugi dzień rano, w tych pojniczkach musi być ten elektrolit i energia. Elektrolit pełna dawka, 20 ml energii, połowę dawki. O tym jak amen w pacierzu. I dajemy, energię dajemy albo ustawiamy zwykłą elektrolit i elektrolit ATP, albo dajemy odwrotnie. Wtedy elektrolit, drugą wersję, elektrolit zwykły i energia z ATP. Od wyboru do koloru można latać na tych, powiedzmy, czterech produktach, które są bardzo do siebie podobne. Aczkolwiek różnią się takimi dość konkretnymi szczegółami. No i mówiliśmy o tym, że wieczorem na karmę już ten probiok trzeba posypać. Chyba nie jeszcze, o tym nie mówiliśmy. Ach, cholera. W ten dniu przylotu wieczorem dostają tą zontę albo ultrawdowce, ale już trzeba polać troszeczkę karmę, no, jakimś tam lecytyną nie, bo to jest za mocny klej. Ale możemy tym elektrolitem, energią na loty polać troszeczkę i już posypać probiokiem jedynką. Pełną dawką? Tak, pełna dawka. W tej chwili to są rzeczy nieodzowne. Ja wam jeszcze o jednej rzeczy powiem. Tu są tak, zioła na trawienie, są czysty lactobacillus, bakteria, która od razu poprawia funkcjonowanie całego układu pokarmowego, trochę lecytyny, karnityny. No i co tu jest? No kurczę, białko. Czyste białko, co od razu powoduje odbudowę mięśni i oczywiście mikro, makroelementy w naszych drożdżach. To zamykamy tą niedzielę. Zobaczcie, ile to rzeczy trzeba zrobić, kurczę, w każdy dzień. Poniedziałek, elektrolit zwykły lub z ATP. Po już sezon się zaczął mocno ten ATP. Albo do zwykłego elektrolitu dodajemy trochę katozalu. Tu wszystko pisze, co należy podać. To jest takie, jakby tu powiedzieć, jest benzyna, powiedzmy taka 80 oktan, tak? Ale żeby wzmocnić tam w zbiorniku w paliwie ten, dodajemy taki uszlachetniacz. To jest taki uszlachetniacz, który daje niesamowity power poprzez to, że to wszystkie rzeczy, które gołąb zje, przetrawiają się wszystko szybciej i z tego powstaje właśnie energia do dalszego życia gołębia. No ten poniedziałek, nie? Elektrolit ATP lub zwykły plus probiok. I to jedno podanie, no chyba, że przyszły wychudzone wieczorem. No to musimy ten probiok podać jeszcze raz. Możemy probiok lub możemy podać w poniedziałek wieczorem siarę rozród, bo to w zasadzie taki od początku błąd jest, bo siara rozród to jest białko, to jest 60-70% białka czystego. I tu gołąb od razu odbudowuje dalej masę ciała. Teraz w poniedziałek no musimy o jednym pamiętać. Są hodowle, które latają starym systemem, poniedziałek, wtorek, leki.
No ale to daleko, 2 lata poleci i później te gołębie już są gównowarte. My stosujemy na rozrodzie, może tak, gołębie, które świeżo sprowadzamy, one są dość długo w takich oddzielnych pomieszczeniach, teraz specjalny gołębnik, ale tak się dzieje. Takie kwarantannie niejako. No tak, są obserwowane i tak dalej. Coś tam się z nimi dzieje, zachodu gołębiami, ze wszystkimi coś się dzieje. To co my dajemy? Łączymy. Łączymy quickor z oregano. I jeszcze mamy te zioła na robaki. Ale tylko pokażę Wam te trzy produkty. Quickor, oregano, frasal. Co tam jeszcze było? Drożdże. Jak na tym nie wyzdrowieje, to trzeba go zlikwidować. Ja uważam, że ten program takim w programie, żeby nie stosować lotowym, w programie tygodniowego żywienia, należy zastosować właśnie poniedziałek, wtorek oregano z quickorem, tak? I frasal do wody. Czemu poniedziałek, wtorek? Bo tu jeszcze gołębie przylatują z lotu, już są trochę zakażone. Już jest organizm osłabiony przez ten wysiłek i one wtedy, no co kurczę, no to bakterie go atakują, nie? A to świetnie zapobiega. Oregano wstrzymuje niesamowicie, tak samo to na robaki zioła. Quickor, w quickorze jest dobre rzeczy, są to jest korzeń z oregano i ileś tam rodzajów ziół, ale też są kwasy organiczne. Kwasy organiczne, które są we frasalu. I ten zestaw można im podać. To oczywiście na karmę dajemy, nie? A do wody ciut frasalu. We wtorek, no to co? Co my potrzebujemy? Nie za dużych, powiedzmy, składów, ale takim, co? No tłuszcz, to jest tłuszcz. No, tego będziemy im walić słonecznik, jakieś tam nasiona inne, drobne. No, będą się podniecać, denerwować, ale tłuszcz ściany trudno. To też jest 60% ponad. W tej siarze turbo, tak? Tak. To jest czysty tłuszcz. To się w tygodniu podaje. Ja jeszcze Wam powiem kiedy, nie? O tym się głośno tak nie mówię, ale dużo mistrzów stosuje to na koniec tygodnia. Tłuszcz, energia, cukry proste, węglowodany i tłuszcz. Dajemy właśnie we wtorek na karmę. Polewamy trochę energią. Zwykłą, nie? Najzwyklejszą. Ciach. Tam weźmiemy na 10 ml. Musicie zobaczyć. Ja już Wam pokazywałem, jak mierzę, żeby to ani za mokre nie było, za mokra karma nie była, ani za sucha. I do tego we wtorek też dodajemy oregano. Do wody lub jako klej zastosujemy multivitaminę. Tylko, że o jednym musicie pamiętać. Ta multivitamina, też tam jest energia w postaci dekstryny, glukozy. Ja gdzieś tutaj mamy na półce, nie wzięliśmy tego. Znajdziemy. Mamy. Już kolega z nas. No, muszę powiedzieć, że skład jest podobny do innych firm zachodnich tego, ale tu jeszcze jest bardzo mocno podany, znaczy się nośnikiem tu jest energia w postaci cukrów prostych. I to jest energia dla lotników. W wolierach musimy pamiętać, że tego za bardzo nie możemy stosować tak pełnych dawek, pół dawki, nie? Tu jesteśmy, dlaczego program ten kręcimy po pierwszych dwóch, trzech lotach niektórzy mają już, nie? No dlaczego? Dlatego, że przed tymi lotami każdy jest tak mądry, tak silny, że nie ogląda takich filmów od początku. A teraz jak w dupę większość dostała, nawet na prostych lotach, zaczynają to oglądać i przyszli po razem do głowy i muszą sobie pewne rzeczy przypomnieć, powtórzyć i tak dalej. Do tego Was gorąco namawiam, a dlaczego prowadzę takiego młodego hodowcę w Niemczech, który o tym potem. Przechodzimy do środy. Środa. Wiecie, co to jest Blitzform? Blitzform jest to firmy Rindfrieda, jeden z najlepszych środków w Europie i na świecie. Różne próbowaliśmy. I teraz chwalę firmę Rindfrieda. Rindfried mi tam kiedyś zarzucił, że my piszemy, że nasz środek działa jak Avipar i tak dalej. No, wiecie, to ja tak samo siebie reklamuję, jak i firmę Rindfrieda. I tu ten Blitzform to jest taki płyn, to jest jod, żelazo, wiadomo do czego służy jod, żelazo, wzmocnienie czerwonych krwinek. Silniejszy jest ten organizm, znowu silniejszy. I tu, tylko że
zalecają bardzo duże dawki podawania blisformu. Nie możesz tego zastosować pełnej dawki, pół dawki, ale przez dwa dni. Podasz to w środę, rano, z czystą wodą. Z tego nie wolno mieszać z niczym innym. I zawsze pamiętaj, chemiku młody, zawsze się leje kwas do wody. Blisform jest tym kwasem i lejemy go do wody. Teraz jak ja bym wam pokazał, z czym to można mieszać i tak dalej, ale po co, nie? Bo głupot narobicie na początku sezonu i zamiast gołębie będą latać, to będą później przychodziły. O tym na pewno za jakieś 3-4 loty kolejne porozmawiamy, kiedy pojawią kilka się kolejne pytania. Kilka jeszcze wam dopowiem. No ale tu teraz mówimy dalej o tym środzie. O środzie, w środę już tak, ten blitzform rano, a na karmę możemy podać w zależności od kondycji. Albo rano, albo po południu. Lecytynę płyn, pentawod. Ja wam pokazywałem na poprzednim filmie, pierwszym i drugim, jak to mieszać pentawod. I posypujemy znowu lecytyną. No, taką dawkę muszą dostać. Lecytyna to jest soczewica. To jest białko. To jest coś niesamowitego. Poprawia wzrok, orientację i parę jeszcze rzeczy. A przede wszystkim przetwarza tłuszcze na energię. Normalnie zjemy, ja to cały czas powtarzam, coś tłustego, to my przetworzymy tego tłuszczu na energię 26%. No, mój organizm chyba, że, więcej chyba, przetwarza. Chyba, że jeszcze tam z alkoholem coś tam chyba z kieliszkiem popijemy. No i mój organizm więcej przetwarza i to widać, nie? I tu właśnie taką dawkę musicie zastosować. Lecytyna płyn plus proszę. Środę zamykamy. Jednorazowo podajemy, nie? Czwartek, rano, blitzform. Środa, czwartek, rano. Jak będą teraz loty przyjdą długie, że w czwartek musisz kłaść gołębie, ten tydzień trzeba trochę skrócić. Ale o tym będziemy mówili za 2-3 tygodnie, dobra? I tu tak samo, pół dawki tego blitzformu rano z czystą wodą, nie dodawać nic. Wieczorem, lecytyna, płyn, proszek na to, bach. I znowu już tu siara, turbo, tłuszcze. To jest łatwo przyswajalny tłuszcz. Tu w zasadzie lecytyna tak do końca nie jest potrzebna do przetworzenia tego tłuszczu na energię. Ona jest bardzo łatwo przyswajalna. I to powinno wam dobrze coś powiedzieć, że na koniec tygodnia trzeba ją też zastosować. Już powiedzieliśmy, lecytyna plus proszek plus siara turbo. Ale pół dawki damy na karmę, dobra? W czwartek. Do wody, bo tu płyn na karmę daliśmy, to jest ta lecytyna, nie? To jest taka, no to jest ta woda. To już nie możemy lać energii, nie możemy innych rzeczy. Ale dajemy do wody energię na loty, tak? Energię na loty, pół dawki i teraz jeśli gołębie dalej nie dochodzą nam do formy, nie? Katozal. To jest akurat zasłonił kolega nazwę, także o, zobaczmy. Katozal ATP, tak? Nie potrafię kręcić. Lekko różowawy w płyn. No, taki czerwonawy. To taki Red Bull można powiedzieć. Tylko ostrożnie z tym, nie? Łyżkę na pół litra wody dopiero wypić, bo tak to inaczej sraczki takiej dostanie, że to jest koncentrat. Zamykamy czwartek. Piątek rano, elektrolit ATP, 20 ml, plus energia z ATP. Tu pisze na tych produktach, że nie można ich razem stosować przez B12, ale tu zmniejszyłem B12 w elektrolicie i tu już dalej nie piszemy. B12 jest zmniejszona, a więcej jest mikro-makroelementów. I także to, tak jak hodowca taki, co nie ma pojęcia o podawaniu, to wszystko się nie chce mu się... Na tym można samym elektrolicie latać. Ale tam jeszcze masz zwykły elektrolit, przecież z tyłu stoi. Tak, to powiemy o tym. Teraz stosujemy właśnie w piątek te dwa produkty. Ten z ATP i elektrolit ATP z energią ATP. I to jest jedna wersja. Możemy też zamienić w piątym, czwartym tygodniu podawania, że wyłączamy powiedzmy te produkty z ATP, na przykład to, i podamy tą energię zwykłą z elektrolitem. To jest pierwsza wersja. Ale druga wersja w piątek to jest tak, zwykły elektrolit. Słuchać mnie uważnie.
Gdzie ten? Ach, tu jest. Probiok dwójka. To są cztery energie. Cery, cukry proste. Cukier maltozowy, fruktozowy, dekstryna i co? Fruktoza, dekstryna i no, glukoza. I te rzeczy już podajemy razem. I katozal. Piątek. Katozal z tym i z tym. Elektrolit jest nieodzowny w tych częściach z tego względu, że codziennie gołębie są trenowane. Rano, od pół godziny do godziny, wieczorem. Mało tego, w środku tygodnia jeszcze są wywożone. Trzeba cały czas z kwasu mlekowego czyścić im mięśnie, żeby nadawały się do lotu. Teraz wieczorem, ta tajemnica mistrzów, to jest siara turbo na karmę. Jest to tłuszcz łatwo przyswajalny. O tym pamiętajcie. Stosujcie najpierw mniej, na łatwych lotach, po łatwych lotach, a później pełną dawkę. Tu się nic nie stanie. Do wody oczywiście energia z ATP. Wieczorem. Bo tamto, co mówiliśmy, to jest rano. Nie będę się powtarzał. Teraz, proszę kolego, no ten tydzień mamy tak zamknięty. Na loty długie, powiedzmy takie już powyżej 600 km, dzień przed koszowaniem i w dniu koszowania witaminę B kompleks. Stosujemy witaminę B kompleks z mikro, z makroelementami. B witaminy jest tu, one są śladowo, ale tu jest dekstryna, glukoza, właśnie potworna energia w połączeniu z mikro, z makroelementami daje niesamowity power na dłuższe loty. I to dajemy dzień przed koszowaniem i w dniu koszowania, jeśli transport trwa 2 dni. Ładujemy gołębie do koszy w czwartek, w piątek jadą jeszcze, a w sobotę są puszczane. O tym musicie pamiętać. I 2 razy wystarczy podawać ten B-kompleks. Bardzo dobrze się to sprawuje. No i z takich ciekawostek, to już na pewno już kiedyś to mówiłem o tym, między 7 a 9 tygodnia, dzień po locie, dzień po przylocie gołębi, stosujemy zwykły lewamizol. 1/3 dawki, bo nie chodzi tu o odrobaczenie. Ale organizm gołębia, to mój kolega kiedyś zauważył lata wstecz, że coś się dzieje, że te gołębie są żwawsze, żywsze i to pobudzone zaczęliśmy właśnie stosować. Tak jakby pobudzone były. Kurczę, bo to tak, zauważcie, że 7 lotów możemy bez niczego lata, tylko zwykły elektrolyt, jeszcze coś. A później, ja mówię o mistrzostwie oddziału tam, no. Ale jeśli mamy latę na wysokim poziomie, one to wszystko, co ja powiedziałem, muszą dostać. Możecie dodać dużo jeszcze więcej produktów. Dużo, zdecydowanie. Ale po mistrzostku trzeba to wszystko podać. To wszystko musi się zmieścić w tych 5 dniach co tygodnia. Ten lewamizol zastosujcie między 7 a 9, zawsze w poniedziałek. Może tak, nie w poniedziałek, tylko dzień po przylocie. I zauważycie, że te gołębie są żwawsze. Po 2 godzinach zauważycie, że to naprawdę taki mój kolega mi na to zwrócił uwagę, to lata 80. było. I zaczęliśmy to stosować. I jest nowy powiew i się okazuje, że one znowu lepiej lecą całą końcówkę sezonu. Jeszcze Andrzej, przepraszam, bo tak się wtrącę trochę. Tutaj widzę te produkty, które mamy na stole. Tutaj to są te, widzimy, katozal, ATP, probioki, energia. Ale natomiast w ofercie twojej chociażby firmy jest masę takich produktów i bardzo szeroko jednym z nich stosowanych jest na przykład, są octy, tutaj się u ciebie nazywa pomapel i ocet miodowy. Te octy na przykład tutaj ja ani razu nie to słyszałem. To mówiliśmy w rozrodzie. Ale, tak, ale teraz na przykład w czasie lotów w ogóle tak jakby ich nie stosować? Bo to się bardzo hodowcy często stosują, bardzo, dają to. Bardzo takie pytanie no, na miejscu. Może odwrócimy tą kamerę. Pokażmy, tak. Na tą półkę. Tu mamy ocet miodowy, tu jest ocet, no jest to samo. Tylko, że te octy, ten szczególnie. Ten z witaminą C, ten pomapel, on się tu nazywa. To jest 6 kwasów organicznych w nim plus ocet. To nie jest sam ocet. To jest zakwaszacz po prostu. To jest zakwaszacz zarąbisty. Dając frasal, zamiast frasalu można dać ten ocet. Tu nie ma tych acidów 6. Sok czosnkowy do polewania karm wiemy. Drożdże wiemy, do czego służą. Na rozrodzie, w lotach. Tutaj nasze butelki, tak popatrzcie, one brzydko wyglądają, nie popłaszczone. Ale temperatura tu się zmienia po prostu też. Przed zakręceniem jest wypuszczane powietrze i zakręcane. I dlatego to
brzydko wygląda, ale tak szybko. Jest wciągnięte. My nie mamy po prostu żadnych środków konserwujących te płyny i dlatego no, nie ma tam powietrza. Drożdże wiemy, katar. W głębnikach to są zwykłe olejki eteryczne, tam no, po tym nie można się dużo spodziewać, ale stosują to systematycznie, szczególnie u młodych, wtedy kiedy są duże upały. To nie będą miały tych ciemnych dzióbków, katarów. Nie wolno trenować z takimi ciemnymi dziobami, dlatego że one mają zakłóconą orientację pól magnetycznych. I zginą wam na bardzo krótkich 5-10 km. I stosując ten zwykły katar, bardzo pomaga. Sok czosnkowy, no co tu mówić, no kupujecie zwykły czosnek, a leniuch taki jak ja, no to leję ten czosnek do wody i mam naturę. O czym jeszcze nie mówiliśmy? Frasol z glukozą, TSB. Syrop anyżowy, przy jakichś to mówiliśmy przy karmach, to już mówiliśmy w poprzednim. A TSB? To jest też zakwaszacz? TSB? To jest bardzo prosty zakwaszacz. Tu mamy właśnie go? Tak, to jest, uparli się niektórzy. Ja mówię, że on jest 3 razy gorszy od frasala zielonego, a 6 razy gorszy co najmniej od tego plus glukoza. No jak ja mam, że nie mają tłumaczy? Tłumaczę im, że nie, a oni cały czas chcą to kupować. To jest dobra rzecz, ale to jest to tak jakby porównał poloneza do... No bo cenowo, tak jak patrzę teraz, to jest to samo praktycznie. Jest, bo tutaj jest inny taki dodatek włożony jeszcze, żeby po prostu wyrównały się szanse, powiedzmy, dla tych. Nie mogę wszystkiego powiedzieć, bo tu mamy kolegów, co od razu tylko naklejki zakładają na butelki i robią te same rzeczy, co my. Próbują robić te same. Siara na pierzenie, wiadomo. Siara na pierzenie, ale są dodatki ziół, które wspomagają pierzenie. To, ale to kiedy? To jak skończymy loty. Czyli też produktów, rzeczy... których teraz tutaj kolega na półce pokazywał, stoją, one są w ofercie, to tak stosować w bardzo przemyślany sposób i patrząc, co się tutaj podaje, między innymi już widząc, mając tutaj to wszystko na uwadze, co jest za plecami kolegi. Jodaliny mamy, to jest odpowiednik Blitza, coś takiego? Proszę? To jest coś Blitza podpowiednik? Podobne działanie? Czy to tak chodzi mówią. O to? Ale to działa w ten sposób. Dasz do pojnika, nie? I patrzysz, gołębie na pełne skrzydła zapierdzielają. Od razu fioła dostają. Nie wiem, ci z tej firmy się obrażą na mnie. Tego nie wolno stosować. Można stosować takie, no tam, no ile, no, 1/10 dawki, ciut. To nie jest to. Tylko Blitzform firmy Rinfrida. Jest bardzo drogi, cholernie drogi, ale prawdziwe. No i co ja zrobię? No. I działający. Proszę tak jak kolegów. Ja myślę, że temat podawania wszelkich środków preparatu to jest temat rzeka. To tego nie załatwimy w takim na jednym filmie. Oczywiście. Dlatego mamy czas. Będą kolejne loty, zawsze jakieś przemyślenia są. Opowiemy później o stosowaniu, wam pokażę, jak co niektóre rzeczy dawać gołębiom, żeby uniknąć antybiotyków. Ale to w następnym filmie. Życzę wam, koledzy, sukcesów, ale jeszcze zanim co, chciałem powiedzieć o tym Adrianie. Teraz zobaczę, to jest Adrian Niemcy. Tak. Kolega w Niemczech, prowadzony przez Andrzeja Głazika, hodowca. Staram się go prowadzić. Tak. No, mam nadzieję, że mnie jest... Bo on dzwonił, no zachwycony, bo pierwszy rok leciał na gołębie dorosłe. Roczniaki i tam parę dwuletnich i na oddział 2 razy miał lot, pierwszego miał, drugie miejsce ma z 50 i trzecie miejsce z połączonych oddziałów. On mówi, w życiu się czegoś takiego nie spodziewał, ale on mnie słucha, naprawdę. Dużo hodowców się puka po głowie, no tu ościennego oddziału, mówię tylko, kurwa, słuchaj Gładzika, daleko zajdziesz. Ja wam powiem, ten Adrian od 1 kwietnia, tak jak mówiłem, wziął jednego kolegę, takiego, nie wiem, 40 km w boku, że gołębie jak wypuszczali, dorosły, musisz tak samo jak młode trenować, wypuszczali tam ileś kilometrów, one już się no, po drugim, trzecim razie już tam się na punkcie wypuszczenia rozdzielały. I stąd ten jego sukces. Będziemy go śledzić dalej, jak zrobi mistrza Niemiec, to pojedziemy do niego i niech on sam to powie, jak co podawał. No, święcie mówi, że mówi, mówię prawdę, mówi panie Andrzeju, stosuję tak, jak pan to powiedział. W Niemczech nie jest kimucha, no, Niemców można ograć. Zobaczcie, czemu Polacy tam wygrywają, nie?
Polacy wygrywają. Na olimpiadach, no przecież pan ten hodowca słynny, kto Niemcy go nie drapa, to nie jest Niemiec. Tego zacznijmy, nie? Ale to jest sportowiec. To jest sportowiec. Oczywiście. On wie, co jest sportowiec. Jak tak. się nauczycie podawać te wszystkie preparaty, to będzie łatwiej. Ja nie mówię, że macie moje firmy, ale skoro ja je produkuję, to muszę wam podpowiedzieć, jak je stosować. Możecie iść na skróty, ale nie uzyskasz już tego wyniku. Nie? To wam mówię. A my będziemy się starali właśnie teraz co kolejne kilka lotów w miarę narastania tych pytań, problemów z gołębiami, bo wiemy, że po tych pierwszych 3-4 lotach hodowcy mają często problemy już ze zdrowiem gołębi. Wiadomo, one zaczynają, następuje okres, to jest akurat inkubacji różnego rodzaju infekcji, bakterii, no, chorób. Natomiast po kolejnych lotach, kiedy już się zwiększa też dystans, na lotach też nowe problemy występują. O, i mamy. I to jest kolega Adrian Misiak, tylko nie zawracajcie mu wieczorami. Nie, nie, nie pokazuj numeru, bo jeszcze się obrazi. No, ale my będziemy tutaj starali się tutaj na bieżąco kolegów z tymi pytaniami Andrzeja zapoznawać, to co będziemy słyszeć, kolega Andrzej też tutaj te pytania dostaje, a na bieżąco będziemy się starali tutaj za pomocą właśnie takich krótkich fotoreportaży, filmików kolegom te wszystkie informacje przekazywać. Także na razie dziękujemy, zachęcamy wszystkich do oglądania tych kolejnych wszystkich cyklów ABC. Wcześniej mieliśmy Wademekum, o produktach, mieliśmy też różnego rodzaju inne filmy z udziałem kolegi Andrzeja, gdzie mówił i o karmach, i o wszystkich po prostu metodach też lotowania, trenowania gołębi. I to wszystko się składa właśnie, ta wiedza, na sukces, który wierzymy, że hodowcy dzięki nam poniekąd troszeczkę odniosą. Także dziękujemy. Zgłaszam się konkursy, na pewno. To wierzcie mi. Serdecznie dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Wprowadzić to w życie i zdobywać Mistrzostwa Polski i wyjechać na olimpiady, a jak na olimpiady gołębie przygotować, też się powiemy. Także dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot.